Witam w kolejnym nagraniu, czy już trzeciej części tych trzecich kwiatów. To ja, Adam Razik. Witajcie na moim kanale o malowaniu krok po kroku. Bierzemy się do pracy w przerwie. Zrobiłem coś takiego, że obmalowałem krawędzie, czyli takim zielonym kolorem, takim, który jest gdzieś tutaj się na tym obrazie znajduje. Zawsze robię to ciemniejszym kolorem, żeby dookoła, żeby ten obraz można już będzie powiesić, że tak powiem, bez ramki. Chociaż ja tam mam nadzieję, że w następnym, czyli w czwartym nagraniu skończę już malowanie tego obrazu i wtedy pokażę Wam, jak wygląda w tej mojej, u takiej charakterystycznej dla mnie ramce, którą bardzo lubię, w tej takiej rameczce z tym dystansem. I to w następnym nagranku Wam pokażę, jak już ją po prostu włożę do tej ramki i jak to będzie wyglądało. Teraz zrobię coś takiego, że będę, tak jak nie udało mi się na ostatnim nagraniu tego zrobić, czyli nie dobrałem pędzli dokładnie, czyli pozakładać te płaszczyzny i pobawić się z tymi kwiatami, które są głównym tematem tego obrazu. Przepraszam. I to właśnie teraz zrobię, czyli szukam takich fioletów prawie różowych i to będę chciał teraz właśnie namieszać sobie takiego fioleciku prawie że różowego. Mieszam właśnie taką magentę, taki kolor. Zaraz Wam pokażę te farbki w tubach, jak to wygląda. Natomiast o, żeby to był taki żywy kolor, nawet może gdzieś jeszcze za chwilę, jak to nakładam tego koloru, teraz ponakładam to, uciekają słowa. Ponakładam to pędzlem, to później jeszcze ten ostatni, że tak powiem, ostatnie malowania, o, powiedzmy, uderzenia na płótnie, to będą właśnie zrobione szpachlą. Bo szpachla ma swój specyficzny kształt i można ten kształt wykorzystać do tego, żeby wspomóc się w rysunku, który będzie taki zdecydowany. Tam nie można szpachlą zrobić, na przykład składając szpachlę krawędzią, zawsze zrobimy prostą linię, a nie kiedy rysujemy, widzicie, nawet takie bardzo spontanicznie prowadzone linie, to one zawsze są w jakimś stopniu tam zachwiane, nieraz zachwiane. Co prawda byli tacy na świecie twórcy, artyści, którzy potrafili na przykład wyrysować koło bez równiutkie koło jednym pociągnięciem. Spróbujcie takie rzeczy, to jest bardzo trudne, ale podobno są tacy i byli tacy w historii, którzy takie rzeczy robili. Ja raz mi się bardziej okrągłe koło udaje rysować czy malować, raz mniej, ale też sobie próbowałem takie rzeczy robić. Ciekawe takie są zabawy, że tak powiem, no zabawy takie pędzlem, ołówkiem, różne. Można przy okazji sobie rękę wyrabiać. Teraz właśnie nakładam, trochę mało tej farby sobie tutaj przygotowałem, taki kolor. Bawię się oczywiście, żeby tam zmieniać te, o, tu będzie trochę jakiś taki walor tego koloru. Tu znaczy, o, tutaj sobie też go. I jak widzicie, krok po kroku, te linie, które w tamtym odcinku tak sobie przy okazji, naśladując Wiktora Zina, zapełniałem zakładałem, to teraz sobie robię w ten sposób, że o. I nadaję temu, nie dość, że mam już ten kształt wyrysowany, ale teraz po prostu nadaję kształt temu kształtowi jeszcze jego bryłę. Jak zauważycie, robi się ten kwiat po prostu bryłą, a nie tylko płaską plamą. Kiedy tam przy malowaniu pierwszym, że powiem, to sobie tak nakładałem tylko po to, żeby założyć i zamalować całą płaszczyznę obrazu. Tu mam kłopot z tym, jak to sobie rozegrać. Już chyba wiem. Tu będzie takie ciemniejsze miejsce. Tu też jakoś, o. Pomału sobie to będę teraz smakował, że tak powiem. Bawił się tym. Tutaj będzie najciemniejsza część tego kwiatka, czyli zrobię taki. No to wiem, właśnie tu jest problem z tym moją czerwienią. Tu mi się karmin kończy, a jak Wam powiedziałem, nie każda czerwień z nie każdym z ultramaryną, bo to mieszając raczej z ultramarynę, to robimy fiolet, nie każdy ten kolor robi się, o, widzicie, to już trochę prawie takie brązowe się zrobiło, właśnie tego się obawiałem, ale dobra, to sam spróbuję
I tu, o, tu jeszcze będzie ten kwiatek, może w tym tyle gdzieś tam w tym kolorze, w tym kolorze. No i no trudno, trzeba sobie jakoś radzić i jak to pod górę, ale do przodu. Może właśnie nawet coś takiego, prawie niebieski. No i pomalutku sobie będę ten, trochę teraz pobrudziłem tego kwiatka, tutaj zrobię takie, o, bo w tym tle też zrobię takie, powiedzmy, że to będą te, takie, no, tutaj malowałem, o, osty czy tam jakieś takie tego rodzaju kwiaty, dlatego teraz sobie mieszam taki, jakiś tam, trochę pobrudziłem to i trochę żałuję, że tam gdzieś jeszcze w tłuszcze coś tam się będzie jakiś tam jawił ten. Natomiast tutaj teraz wrócę do w następnym nagraniu, wrócę do tego, żeby tutaj te kwiaty, żeby to podrysować i wtedy znowu wrócę do tych kształtów. Na razie wypełniam to kolorkiem. Mam nadzieję, że teraz, o, powiedzmy tak, to będą jakieś poszczępione. Teraz zrobię teraz taki jaśniejszy kolor, zaraz ten wyczyszczę, natomiast teraz zastanawiam się, gdzie go mogę jeszcze użyć, szmatkę i będę dalej robił. Będę teraz zakładał te plamy tła. O, jest trochę z bielą. Teraz jakąś zieleń taką zrobiłem jasną. Już właściwie taka reminiscencja po zieleni, ale słuchajcie, o to chodzi, o. Będę tutaj takie robił przebitki, czy jak to tam nazwać. Powiedzmy, o, tutaj będzie na tej płaszczyźnie coś takiego. Podrysuję to później. Tutaj się pojawi to dalej, bo tutaj to tło jednak jest za jasne, to będę chciał to przyciemnić. Powiedzmy, że to będzie coś w rodzaju naszego jakiegoś tam pola, czy jakoś tam, gdzie te osty tutaj rosną. To puszczę sobie w tym wodze fantazji i to zrobię takim, że tak powiem, to będzie taki kolor, czy kolor, będzie to, no po prostu niesprecyzowane, no jakieś takie malarskie, tak, żeby to nie było, nie będę się tam bawił w to, żeby to opowiadać, że tam jest jeszcze jakieś tam drzewka, coś tam, kwiatki i tak dalej, także tutaj raczej o w tę stronę. Bardzo fajne tutaj tym niebieskim było dodanie tego błękitu, bo mi fajnie rzeczy się tutaj przy okazji, nie wiem, no tak jest z człowiekiem, że tak trafia nieraz, gdzieś tam założy ten pędzel, gdzie nie powinien albo powinien właśnie i się okazuje, że trafiony, tak? I tego wam też życzę, że tak, proszę państwa, no i trafiony, no i moi drodzy, ten obrazek nabiera tutaj kształtów i koloru, bo te walory tego obrazka możemy dostrzec właśnie w takich malutkich pociągnięciach, gdzie tutaj troszkę światła puściłem i już tutaj się nam jawi jakaś przestrzeń, tak? Zbudowałem w ten sposób przestrzeń w tym obrazie. I ten cały, o, całe to tło na tym drugim, trzecim planie, gdzie te kwiaty jeszcze tu się jakieś pokazały, proszę państwa, ale tu się dzieją takie rzeczy. Moi mili, moi drodzy, czyż nie warto to oglądać na zika, jak maluje? Robi to fajnie, dosyć fajnie, moim zdaniem. Mam nadzieję, że wam się to też podoba, a ja tu będę pitu wam opowiadał. Słuchajcie, kompozycja zawsze, jeżeli dwa mocne elementy, to gdzieś musi być słabsze, ale też na jakiś płaszczyznowo. Teraz zobaczycie, że będę tutaj smakował, robił takie rzeczy z tą. Jeszcze to jest za bardzo walorowo, to tu już fajnie się robi i zaraz wezmę czysty pędzel i dołożę tam do tego tematu, że tak powiem. No i znowu bieli brakuje. Ta paleta już jest trochę skromna i trzeba będzie już w następnym, że tak powiem, nagraniu uciec się do zmiany albo no, może wziąć paletę bardziej przeschniętą i z innymi. Nieraz tam mam tyle tych palet takich
No to palety, no palety. Po prostu kawałki kartonu takiego sobie tam zbieram i mam parę tych. Powinien to, paletę powinniśmy, jak już, o, powiem parę słów na temat tej palety, tych palet przy okazji tego, jak już tutaj o tym wspomniałem, że po prostu palety powinno się często zmieniać, to już o tym was też na to uwrażliwiałem, ale też, że tak powiem, paleta nawet używana może ten nam długo służyć, ale to też, jak widzicie, na przykład artystów, którzy ich palety to mają tam gdzieś fragmenty palety w określonej barwie, czy w określonym jakimś zakresie barw, gdzieś w innym, jakieś ciemniejsze, tu jaśniejsze i tak dalej. I tam ciągle te takie kółka, gdzie tam te farby się miesza, mają podobny kształt, jakieś takie eliptyczne, tam są te fragmenty. I tak samo tutaj po prostu na palecie, jak jest przeciążona, już jest na przykład malowałem jakiś w ciemnych barwach i tak dalej. A są też jasne palety, w których właśnie mogę malować tego rodzaju obraz, a innego mógłbym na przykład z tej palety nie zobaczyć tego, co tam bym chciał w tych kolorach. Dlatego paleta, najlepsza paleta jest, kiedy jest dziewicza, tak zwana biała, czysta, jakąś emulsyjną farbą, czy jakąś podkładową przejrana, przemalowana i wtedy na niej po prostu malujemy i mieszamy farby i one są tak samo, będą się zachowywać, tak samo będą wyglądały na płótnie białym, kiedy zaczynamy malowanie, jak na tej palecie, kiedy jest po prostu ona biała i tylko biała. Taka właśnie z tym. No, ale teraz do dzieła tutaj. Teraz tutaj właśnie opowiadam o tym tle i tutaj nie tylko będą, jak powiedziałem, te ciemne rzeczy, ale tutaj teraz się po prostu pobawię z tymi walorami, z tymi. No tu mówiłem, że ten niebieski, o. I popatrzcie, prawie cały ten rysunek, który tam w tej drugiej części, na początku tej drugiej części naniosłem, to tak się wygłupiałem tam z tym zinem, to teraz już się zgubił. Teraz już go tam wytraciłem, że tak powiem, nakładając poszczególne partie, nakładając tych kolorów. I teraz znowu przy tym kolejnym nagraniu wrócę do tego i zrobię, że tak powiem, ostatnie takie taką zabawę z tym konturem, który już wyznaczy już jak gdyby prawie że ostateczny kształt. No właściwie to ostateczne, bo tam już nie będzie wiele tam, że tak powiem, tych nawet może teraz to jeszcze coś tam z tego zrobię. Ostateczny kształt i wygląd tego obrazu. No tutaj zobaczcie, tutaj było bardzo różnie to wyglądało na etapach mojego tutaj malowania tego obrazu, a teraz on już się pomału zaczyna krystalizować, pomału dochodzę do tego, że on już wygląda tak, jak wygląda i nabrał kształtu. Nie wiem, czy to wam się podoba, czy nie, ale o. Nikt mnie nie posądzi, nawet przy tych bardzo kontrastowych, bardzo takich tych kolorach agresywnych, tym różu takim fioletowym, tych seledynach takich, tutaj tego tym takim weronezowskim z zielenią taką jakąś tam troszeczkę rozbieloną, to nikt nie może, bo na razie jeszcze są fragmenty surowe, ale im będę dalej to kontynuował, to po prostu będzie malarskie. Tu nikt mi nie zarzuci, że to jest surowe, tak, w kolorze. Raczej no nie chcę też opowiadać, jakoś tam się chwalić tym, że to jest wysmakowane i tak dalej, no ale to do tego zmierzam i to chcę uzyskać, także no, powinienem też o tym wam na to wskazywać, także to o to w tym chodzi, żeby to nie było tylko takie, o. Teraz tutaj trochę takich, nawet może mam trochę, jak na ten format obrazu za gruby ten pędzel i te ślady robię takie, no ale może jeszcze na tym etapie można coś takiego zrobić, bo później będzie, jak powiedziałem, jeszcze w tym czwartej części, kiedy wrócę do tego cienkiego pędzelka i ciemnej farby, to jeszcze to tam sprecyzuję. Tu niektóre fragmenty, o, przy takim, aż się prosi, żeby tutaj było aż bardzo takie jasne, żeby pokazać ten kształt tego kwiata i go tutaj, o, tu gdzieś będzie ciemne, ale tutaj w ten sposób pokazać. Który nazwę, że za bardzo może przeszalałem z tym jasnym, ale tu czemu nie? Już się spuściłem, kurczę, przy tych żarówkach.
że za bardzo chcę być tutaj przed wami elegancki i powinienem się bardziej roznabliżować. Okej. Okay. I słuchajcie, moi drodzy, pomalutku, jak tam z czasem, jeszcze tam 5 minutek i będzie bardzo fajnie. Może jeszcze spróbuję w tym nagraniu trochę tym konturkiem zagrać. Do następnego nagrania już przygotuję tą ramkę i z tą rameczką. Dzisiaj mi ktoś powiedział, kolega taki, który przyszedł, jeden z oglądających moje malowanie dzisiejsze, to powiedział, że właśnie, a bardzo trafnie mnie tam podsumował, że tak powiem, z tym jakichś kolorów, taką psychologią barwy, on tam z tym się, jest też twórcą, jest też, że tak powiem, profesjonalnym twórcą, powiedział, że właśnie o psychologii barw i o tym, jakich tych barw używa na podstawie tych moich obrazów wiszących tam w galerii. Bardzo trafnie, że tak powiem, wam to ujął. Ja sam się sobie dziwiłem, że skąd na przykład u mnie takie umiłowanie, chociaż wcale tak jeżeli tak analitycznie o tym pomyśleć, to wcale nie myślałem, że aż tak lubię fiolet, który się w tych moich obrazach bardzo ostatnio często pojawia. Tak podświadomie jakoś mi... No faktem jest, że niektóre tam z tych obrazów malowałem, jakieś tam kontrasty właśnie i ten fiolet był, się tam pojawiał nieprzypadkowo, natomiast coś w tym jest. I tam cała jego filozofia, ten mówi o tym koledze, który podsumowywał filozofię barwną, tego dlaczego właśnie i odniesienia do takich ludzkich zachowań, czy tam psychologii barwy w odniesieniu do użycia właśnie w tym, akurat w moim przypadku, to się tam potwierdza to, że to po prostu skąd się bierze taka skłonność do tego. Jakaś chęć... Dobra, już nie będę teraz opowiadał o psychologii barwy. Okej. Okay. Może nie mniej w tym odcinku i w tym momencie na to, ale to ciekawe rzeczy są. Bardzo, które mnie właśnie od lat się tym interesuję i od lat to jakieś tam badam, czytam i tak dalej. Do tego was też zachęcam. I zobaczcie, teraz już po prostu opowiadam o tym w tym obrazie naprawdę takie historyjki o listkach, o tle, o kwiatkach. Zmieniam sobie tylko pędzlem sobie tam jakiś walor tego, tej zieleni, jakiegoś tam, no teraz trochę takiej oliwkowej zrobię zieleni, żeby tutaj, aż do takiej najciemniejszej fragmentów, które... O. W ten sposób zaraz dołożę tego fioletu w następnym tym nagranku, że jakoś to trochę przesną te kwiaty. Aha, dobra, jeszcze ten żółć. Okej, okay, tutaj jeszcze to trochę tutaj wam tak opowiadam tym. Tu jeszcze o parę takich jaśniejszych blików, czy takich światełek na tym, co tutaj na tym pierwszym planie. I jeszcze, o, i powiedzmy, no dobra, jeszcze tam na pewno się znajdzie tam, och, znowu koniec czasu prawie. Słuchajcie, co jeszcze chciałem? Mhm. Dobra. Powinienem tego słowa dobra nadużywać, bo jakoś powinno się powiedzieć dobrze, a nie dobra. No, ale dobrze, niech tam będzie dobrze. No i tutaj takie ciemniejsze, też wysmakowane, żeby to nie było zieleń, tak? To nie jest zieleń, tylko jakaś z jakimś niebieskim, z jakimś błękitem, pruskim, czymś tam, co mam na palecie przemieszane. Teraz dołożę jeszcze taki niebieski, którą mówiłem, że to będzie bardzo fajnie wyglądała, no, a jednocześnie będzie czymś ciemnym, zamykającym taki tą kompozycję i zrównoważy te duże płaszczyznę tego, a trochę ożywi, widzicie? Od razu, jak kontrast, jak kolor z jakiejś oddzielnej, odmiennej grupy takiej barwnej, od razu jakiś taki robi ruch na obrazie, tak? Nie wiem, czy to zauważacie, czy wiecie, o czym mówię, no. W sensie takich ruchów, planów, że tego, okej. Okay. Teraz pędzel, dobra, jeszcze tutaj, znowu dobra, ale... ciemny kolor, prawie czarną mieszam z tym, taki bardzo, bardzo ciemny, niebiesko-czarno, jeszcze może mocniej, takie coś,
to zamknę ten też tą drugą część tego planu. Oczywiście następnym, kiedy zacznę od tego, od malowania konturówką, to jeszcze tam do tego wrócę i ale już